Pierwsza pilotażowa edycja budżetu obywatelskiego okazała się sukcesem, dlatego samorząd łódzkiego postanowił zorganizować kolejną. O 3 miliony zwiększona została także pula środków, która tym razem wynosi 8 milionów. Oczekiwano w szczególności na projekty możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. W naszym materiale przedstawimy trzy ściśle przeznaczone dla Wielunia, a zgłoszone przez radnych czy szefów lokalnych stowarzyszeń. Jedną z propozycji jest projekt Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia. W ramach przybliżenia mieszkańcom Wielunia idei projektu budżetu obywatelskiego w miniony weekend na wieluńskim Orliku ustawiono ściankę wspinaczkową. Korzystanie z niej było bezpłatne. Nie jest to rzecz nudna, jak ja to mówię, często place zabaw są nudne, mało innowacyjne i mało kreatywne. Uważam, że takie rzeczy wzbogacają naszą tutaj przestrzeń publiczną. Jest jeszcze jeden taki aspekt, można powiedzieć, psychologiczny dla dzieci. Jeżeli dzieci na przykład bardzo często można zauważyć, spinają się po tej ściance, przełamują pewne takie swoje opory, lęki, bariery. I to jest też taki pozytywny aspekt poza tym sprawnościowym i taką atrakcyjną formą spędzania czasu, wyciągnięcia również rodziców, który uważam, że jest bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Nasz koszt, który oszacowaliśmy, to jest około 60 tysięcy złotych. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali wykwalifikowani instruktorzy z firmy, która ustawiła ściankę. Zainteresowanie tego typu rozrywką było całkiem spore. Podciągnij się do siebie, o tak się podciągnij, poczekaj, tak się podciągnij i rączką strzał złap jakiś ten, o właśnie jeden. Z przodu przeży, zakładamy to tak samo. Poczekaj, nóż, Tom, Eryk, spójrz na tata, tutaj, z tej strony. Trzymaj się synku, ale nóżkę Tom tutaj postaw, zobacz, Tom, tutaj, Tom, Tom. No dobra. Czas teraz na drugi projekt, promowany również podczas, nazwijmy to, wspinaczkowego weekendu. Stowarzyszenie Tacy Sami proponuje hydroterapię dla Wielunia. Stowarzyszenie Tacy Sami chce, aby na terenie powiatu wieluńskiego powstało miejsce, gdzie za pośrednictwem wody i specjalistycznych urządzeń będzie można wykonywać zabiegi rehabilitacyjne usprawniające organizm. My promowaliśmy również pozostałe dwa projekty tutaj z powiatu wieluńskiego, czyli hydroterapię, również badania profilaktyczne jamy brzusznej i również piersi. Jeżeli choćby jeden z tych projektów wszędzie będzie to sukces, zakładam, że w ramach Solidarności przyszły rok będziemy również się wspierać i będzie co roku jakiś projekt z powiatu wieluńskiego realizowany z korzyścią dla mieszkańców. Z kolei radna Rady Miejskiej kończącej się kadencji honorata Freus Grzelak zgłosiła projekt poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 486 przy ulicy Kaczyńskiego w Wieluniu, dawna 18 stycznia. To jest taki cień komunikacyjny do szkół, do kościoła, do centrum. Jak już Państwo wiecie, że w tym roku nie, ale w poprzednich latach też wydarzyły się tutaj na przejściach dla pieszych. To nie to, że gdzieś w odległości od przejścia dla pieszych, tylko przy przejściu dla pieszych. Wydarzyły się też tragiczne wypadki dla mieszkańców tej gminy. No i nie ukrywam, że dla mnie, jako mieszkanki tej gminy, bezpieczeństwo jest priorytetem, tak, żeby zadbać o to dobro tutaj mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na tej ulicy jest sprawą priorytetową z punktu widzenia ochrony dóbr tak doniosłych jak życie i zdrowie nas wszystkich oraz osób przyjezdnych z pobliskich lub dalszych miejscowości. Ponad 107 tysięcy złotych i uważam, że jeżeli to jeszcze mamy możliwość pozyskania z budżetu obywatelskiego, no to szkoda by było, żeby tego nie wykorzystać i nie skorzystać, tak? To nie idzie z naszych pieniędzy gminnych, tylko z zewnątrz, tak? Nawet to pierwsze moje głosowanie, ponad 1000 głosów oddanych, tam jest około 1400, to też jednak świadczy o tym, że jest jednak zainteresowanie, już jakaś tam ziarenko tego zainteresowania jest tych mieszkańców o to. Mamy jeszcze propozycję do budżetu obywatelskiego stowarzyszenia Po prostu Żyj. Chodzi o darmowe badania dla mieszkańców powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego. Główne założenia projektu prozdrowotnego, który ma szansę na dofinansowanie z budżetu obywatelskiego, przedstawiła jego szefowa Elżbieta Caban podczas 8. edycji Powiatowego Dnia Walki z Rakiem. Projekt ten napisany został na dużą kwotę, więc na 2800 badań, po 1400 sztuk badań na USG piersi, USG jamy brzucha, na kwotę 299 500 zł. Żeby te pieniążki można było wcielić w życie, żeby projekt mógł być realizowany, musi osiągnąć maksymalnie jak największą liczbę punktów. Więc z tego miejsca zachęcam do głosowania. Przy okazji przypominamy, że w ten weekend
weekend na antenie TVK WSM obszerna relacja z 8 edycji Powiatowego Dnia Walki z Rakiem. A jeśli chodzi o projekty do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, to można na nie głosować, przyznając im 3, 2 i 1 punkt. Głosować mogą także osoby niepełnoletnie. Karty do głosowania składamy w Starostwie Powiatowym w Wieluniu lub pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do 22 października, elektronicznie do końca miesiąca za pośrednictwem strony bo.lockie.pl. A więcej o wieluńskich propozycjach do drugiej już edycji budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego powiemy już w temacie tygodnia.